Państwu zabrać jeszcze chwilę czasu. Pewnie niektórzy z Państwa słyszeli o sytuacji, w jakiej znalazł się nasz teatr. Chciałbym teraz przeczytać oświadczenie pracowników teatru, jeśli Państwo pozwolą. My, Zespół Teatru imienia Wilama Chorzycy w Toruniu, protestujemy przeciwko decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o unieważnieniu konkursu na dyrektora naszego teatru. Protestujemy przeciwko pogwałceniu demokratycznych procedur. Jest to wysoce nieetyczne i niemoralne, by kandydat zarekomendowany przez komisję konkursową składającą się z osób kompetentnych i doświadczonych, naukowców, artystów, dyrektorów najważniejszych instytucji kultury oraz jednego przedstawiciela marszałka, otrzymawszy 8 na 9 możliwych głosów w przekonaniu władz, nie spełniał oczekiwań. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, unieważniając konkurs na dyrektora teatru, zlekceważył tym samym decyzję wybitnych ekspertów, których sam powołał do grona komisji. Oceniamy to jako sytuację skandaliczną, nie mającą precedensu w historii konkursów na dyrektorów instytucji artystycznych. Wyłonienie nowego dyrektora jest w tej chwili dla teatru sprawą pierwszoplanową. Kończy się czas na przygotowanie projektu repertuaru na przyszły sezon. Zagrożony jest bardzo poważnie Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 2016. Ostatnia duża międzynarodowa impreza Torunia. Istnieje niebezpieczeństwo, że sezon teatralny nie rozpocznie się we wrześniu. Ustępująca dyrekcja nie może podpisać umów z młodymi aktorami, których angaże kończą się 31 sierpnia bieżącego roku. Jeśli oni odejdą, ponad połowa repertuaru przestanie istnieć. Na dodatek z dniem 1 września odchodzą z teatru członkowie zespołu technicznego o unikatowych specjalizacjach. Jeśli w najbliższym czasie nie znajdzie się ich następców, wyprodukowanie premier nowego sezonu jest prawie niemożliwe. Dla dobra teatru pogodziliśmy się z lekceważącym traktowaniem nas przez pana marszałka. Wiemy bowiem, że teatr będzie mógł istnieć tylko wówczas, gdy w ciągu miesiąca zapadnie decyzja o powołaniu nowego dyrektora, fachowca. Nie celebryty bez doświadczeń menedżerskich, ani osoby, której doświadczenie nie wykracza poza organizację eventów. Takie jest nasze stanowisko. Mamy nadzieję, że opóźnienie decyzji nie jest częścią większej całości, intrygi zmierzającej do likwidacji naszego teatru lub połączenia go z impresaryjnym teatrem muzycznym. Panie Marszałku, nie boimy się zmian. Nie protestowaliśmy i nie protestujemy przeciwko nim. Oczekujemy, aby nas, ludzi teatru, traktować poważnie i z szacunkiem. Pracownicy teatru imienia Wilama Chorzycy. Dziękuję. Będziemy rozmawiać o tym, co dalej i co możemy jeszcze zrobić. Jutro o godzinie 18.